metrach ograła byłą liderkę światowego rankingu Serbkę Anę Iwanowicz. 6-3, 2-6, 6-2 i teraz zmierzy się z Japonką Ayumi Moritą. Znakomity występ zanotował też dziś we Włoszech Rafał Majka, który w 10. etapie kolarskiego Giro d'Italia zajął 6. miejsce. Polak odzyskał koszulkę najlepszego młodzieżowca i awansował na 10. miejsce w klasyfikacji generalnej. 8. jest Przemysław Niemiec, a prowadzi Włoch Vincenzo Nibali. Łukasz Żygadło będzie w nowym sezonie siatkarzem wielkiego Zenitu Kazań. Rozgrywający naszej reprezentacji przenosi się do 5-krotnego mistrza Rosji i 2-krotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów z Fakieła Nowy Urengoj. A propos transferów, to Radamel Falcao już na pewno zamieni Atletico Madryt na AS Monaco. Napędzany przez jednego z rosyjskich oligarchów klub z księstwa zapłaci za kolumbijskiego napastnika 60 milionów euro. Inny wielki gwiazdor, Brazylijczyk Neymar, ma od nowego sezonu grać w Bayernie Monachium. Poinformował o tym były wiceprezes Santosu, w którym Neymar kopie obecnie, ale Bayern na razie zaprzecza. Na kolejne lata z Hanowerem związał się natomiast Artur Sobiech, polski napastnik, przedłużył kontrakt do 2017 roku. Boliwia ugości w przyszłym roku uczestników rajdu Dakar, o czym w Warszawie poinformował dziś dyrektor zmagań. Trasa 35. już edycji będzie wiodła z Rosario w Argentynie przez Boliwię do Valparaiso w Chile, a tak na gorąco ocenia ją Krzysztof Hołowczyk. Chyba będzie dla mnie bardziej korzystna, dużo więcej techniki, dużo więcej nie tylko bardzo szybkiej jazdy po otwartych przestrzeniach, a że mnie to cieszy, wygląda na to, że będzie bardziej rajdowy Dakar, a dla mnie to lepiej. Tymczasem wiadomo już, że nasza reprezentacja na Dakar powiększy się o kolejnego zawodnika. To żużlowiec Tomasz Golob. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy wystartuje już w przyszłym, czy dopiero w 2015 roku. Już w piątek bokserskim mistrzem świata federacji WBA w wadze ciężkiej może zostać natomiast Andrzej Wawrzyk. Polak poleciał dziś do Moskwy, gdzie stoczy walkę z Aleksandrem Powiedkinem. Pełen optymizmu. Jestem całkowicie przygotowani. Wiemy, kurde, po co lecimy i co trzeba robić. Powiedkin dzierży regularny pas mistrza WBA od sierpnia 2011 roku, gdy federacja zdecydowała się przyznać Władimirowi Kliczce tytuł super czempiona. I na koniec ważna informacja dla kibiców. Na 270 dni przed startem zimowych igrzysk